dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na 39. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Chciałbym przywitać następnie Panie i Panów Radnych, pracowników gminy, Pana Wójta, naszych sołtysów, widzów. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż sesja jest ważna. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad i stwierdzenie kworum, co też niniejszym uczyniłem. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawach. Punkt pierwszy, udzielenie pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu. Punkt drugi, zmiany budżetu gminy na 2023 rok. Punkt trzeci, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Budziszewice. Punkt czwarty, rozstrzygnięcia o terminie budżetu gminy Budziszewice na rok 2024, środków stanowiących Fundusz Sołecki. Podpunkt 5. Ustalenie regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Budziszewicach. Podpunkt 6. Wysokości dziennej opłaty targowej na terenie gminy Budziszewice oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta. Punkt 5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania pomocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 i działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2022 rok. Punkt 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań i sprawozdanie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Budziszewice na lata 2022-2024 i punkt 7. Zakończenie obrad. Przejdziemy teraz do... Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję. Nie widzę. Przechodzimy do punktu czwartego i jednocześnie do podpunktu pierwszego, czyli udzielenie pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dotyczy to drogi powiatowej łączącej miejscowość Węgrzynowice. Znaczy tu z uwagi na to, że w przetargu było kilka dróg powiatowych, to dotyczy drogi powiatowej łączącej miejscowość Węgrzynowice z miejscowością Stanisławów. Kawałek tej drogi, tam około 200 metrów, przebiega przez granicę gminy Budziszewice. Powiat uzyskał na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Polski Ład. Z uwagi na to, że wszystkie gminy, przez które obszar przebiega ta droga i te pozostałe drogi zawarte w tej uchwale dokładają się do tego zadania. No jest tutaj też prośba do Państwa, żebyśmy wsparli kwotą 30 tysięcy złotych to zadanie. Zresztą ta droga jest mieszkańcom naszej gminy również potrzebna. Uważam, że i z innymi gminami i z samorządem powiatowym należy, jeżeli to możliwe, jak najszerzej współpracować. Czy jakieś pytania do tej kwestii? Jeśli nie ma pytań, przeczytam treść uchwały. Uchwała nr 39 uchwalona 2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Postanawia się udzielić powiatowi tomaszowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej 4301E i drogi powiatowej 4303E, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E. Paragraf drugi. Celem udzielenia pomocy jest poprawa warunków bezpieczeństwa na obszarze gminy Budziszewice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały w tym zawarcie stosownej umowy w sprawie udzielenia pomocy powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Budziszewicach. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem treści uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Podpunktu drugiego jest to są zmiany budżetu gminy na 2023 rok. Jeśli chodzi o zmiany w budżecie, to przedstawiają się one następujące. Będziemy zwiększać plan dochodów budżetu o kwotę 1 195 202 zł. I czego będą dotyczyć to, jeśli chodzi o zmiany w planie dochodów? Zmniejszamy, ponieważ została zmniejszona ostateczna, otrzymaliśmy informację o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2023.
3 i subwencja oświatowa jest mniejsza o 16 450 zł, w związku z tym zmniejszamy. Następnie zwiększamy środki z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc edukację dla dzieci z Ukrainy, które uczęszczają do naszej szkoły. Jest to kwota 1824 zł. Zwiększamy również plan dotacji na oddziały przedszkolne. To jest to dotacja z budżetu państwa, ponieważ w projekcie budżetu i budżetu naszym przyjęty była kwota mniejsza. I tu zwiększamy o 2534 zł. I dotacje na przedszkola, kwota 4040 zł. Również wprowadzamy plan, ponieważ będzie jeszcze wypłata jednego dodatku węglowego, czyli wprowadzamy kwotę 3060 zł. W dziale 921, w rozdziale 921.09 tam to środki, czyli dotacja, otrzymany zwrot z środków Unii Europejskiej za realizację projektów, które były realizowane w roku 2002. Modernizacja świetlic i doposażenie świetlic w Rękach, Cukni w Węgrzynowicach. Jest to kwota 52 406 zł. I jeśli chodzi o dochody majątkowe, to tutaj wprowadzamy dotację, jaką otrzymamy z powiatu na realizację inwestycji poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice, która jest realizowana z udziałem środków Funduszu Polski Ład. I tutaj mamy dotację 800 tysięcy złotych. W dziale 616, czyli drogi powiatowe, drogi gminne, tutaj otrzymaliśmy dotację i teraz będziemy podpisywać umowę na remont drogi Nowe Mierzno, Nowy Rękawiec. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to kwota 347 788 zł. Czyli łącznie dochody zwiększamy o 1 195 202 zł. Jeśli chodzi o zmiany w planie wydatków, to tutaj wydatki będziemy zwiększać o 1 901 811 zł. I jeśli chodzi o zmiany w wydatkach, to one będą następujące. Tutaj w dziale 400, czyli są to wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i hydroforni na terenie gminy. Tutaj zwiększamy wydatki bieżące o 10 tysięcy zł. W dziale 600, w rozdziale 614, czyli drogi publiczne powiatowe, tutaj zwiększamy wydatki majątkowe o 2 200 159 zł. Jeśli tutaj chodzi o, bo tutaj między innymi zmniejszamy z kolei, jeśli chodzi o drogi gminne, kwotę 1 200 000, to są środki z tego Polskiego Ładu, ponieważ no, będzie to realizowana droga powiatowa stricte na terenie tutaj gminy nasza od Krzyżówek w stronę końca wsi. Również jeśli chodzi tutaj o te drogi powiatowe, to w tej kwocie jest również ta kwota 30 tysięcy na udzielenie pomocy dla powiatu w formie dotacji, jak również wprowadzone środki właśnie na drogę, na drogi powiatowe w wysokości 970 159 zł, to jest to kwota 800 tysięcy z dotacji, którą powiat przeznaczył, i pozostała kwota 170 159 to są środki nasze własne gminy do tej drogi. Następnie w dziale 600, rozdziale 616, czyli nasze drogi publiczne gminne. Tutaj mieliśmy zmniejszenie, to co mówiłam, 1 200 000, ale z kolei są też zwiększone środki, ponieważ weszły nam nowe zadania do realizacji i powiem o jakich tutaj drogi chodzi. Czyli jest prowadzona, bo przedtem przebudowa drogi gminnej ulica Sadowa i tutaj jest kwota na drogę 282 500 zł. Wcześniej była kwota 82 500, a teraz zwiększamy jeszcze o 200 000, ponieważ ta droga była przedtem w ramach poprawy tej infrastruktury drogowej.
Następnie remont drogi Warnopolu. Tutaj jest kwota 100 tysięcy, jest wprowadzona. Remont drogi gminnej na ulicy Bartoszówka 50 tysięcy. Modernizacja oświetlenia na terenach, ale to w drogach, to mówimy tylko o drogach, czyli to są te pozycje, czyli ulica Sadowa, Agnopol, Bartoszówka i udzielenie tej pomocy powiatowi to mówiła 30 tysięcy. To macie tam załącznik Państwo numer 4, który pokazuje nam wykaz zadań inwestycyjnych. Następnie w dziale 750, czyli wydatki urzędu gminy, tutaj zwiększamy wydatki bieżące o 21 206 zł i wydatki majątkowe z przeznaczeniem na rozbudowę budynku urzędu 40 000 zł. W dziale 754, czyli wydatki na ochotnicze straże pożarne, tutaj zwiększamy wydatki bieżące o 2600 zł. W dziale 801, czyli wydatki oświaty, w rozdziale 801.01, czyli szkoły podstawowe, tutaj zwiększamy wydatki bieżące o 7 tysięcy zł. W dziale 801.04, czyli przedszkola, tutaj zmniejszamy, przesuwamy kwotę 1806 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na pomoce dydaktyczne. Kwotę 1806 zł, czyli zmniejszamy przedszkole, zmniejszamy w tym rozdziale właśnie. W pozostałej działalności, czyli są to, zwiększamy plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli pochodne, to jest kwota 1824 zł, czyli to są te środki, które otrzymaliśmy z Funduszu Pomocy na naukę tych dzieci z Ukrainy. W dziale 853, w rozdziale pozostała działalność, tutaj są ustalone środki na wypłatę tego dodatku węglowego jednego, bo jeszcze do jednej osoby będzie przysługiwał. Jest to kwota 3060 zł, są koszty obsługi tego zadania. W dziale 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na gospodarkę ściekową, tutaj zwiększamy wydatki bieżące o 8974 zł. Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, to tutaj zwiększamy wydatki majątkowe. Jest wprowadzone to zadanie. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Budziszewicy. Jest to kwota 100 tysięcy zł. I w pozostałej działalności są to wydatki bieżące. Tutaj ustalamy kwotę 9200 zł. To będzie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wydatków związanych z otwarciem, już potem jak będzie otwarte targowisko tutaj w Niszewicach. Również jeśli chodzi o wydatki, to są takie zmiany. Również ponieważ, jak zauważycie Państwo, wydatki o większą kwotę zwiększamy wydatki niż dochody, ponieważ budżet musi się równoważyć, dlatego też zwiększamy plan przychodów budżetu i tu zwiększamy przychody budżetu o 706 609 zł. I te środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego, czyli roku 2022. Ja, ogólnie limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych zwiększamy o 1 837 947 zł. Proszę, jeśli są jakieś pytania, to... Bardzo proszę, nie mam pytania. Tutaj w punkcie 13 punktu, znaczy załącznika tabeli numer 4 jest napisane remont drogi gminy i ulica Bartoszówka. Czyli rozumiem, że to jest z położenie tego pracującego asfaltu. Tak, tak planujemy. Bardzo dobrze. Dziękuję. Czy jeszcze mam jedną uwagę? Czy możemy jeszcze w części dopisać na przykład zrobienie kawałka chodnika to od ulicy Bartoszówki do istniejącego chodnika, tutaj są Niszewic, bo tam jest to możliwe zrobiona, brakuje chodnika, tam już ludzie mieszkają w dłuższej drogi, no i tam jest niebezpiecznie, tak? Dodatkowo tutaj ludzie podróżują, przemieszczają się z Bartoszówki, są Niszewic, też tam mamy tego chodnika, by to mam poprawę bezpieczeństwo, jakby dało radę zrobić ten chodnik. Tam to nie potrzeba, że jest kilkaset metrów, tak? To znaczy problem jest tego rodzaju, że to jest droga powiatowa, czyli znowu musimy występować do powiatu albo po to, żeby powiat przygotował dokumentację i to zrealizował, a my im finansowo wesprzemy, albo ewentualnie przejąć to po raz wtóry i zrobić projekt, wykonać ten kawałek chodnika. Także no, na ten moment będziemy może mieć to na uwadze, ale no, nie wiem, jak to technicznie rozwiążemy, prawda? Może najpierw spróbujemy
powiat przekonać do tego, żeby on ten kawałek chodnika wykonał, bo wtedy byłby prościej. My nawet bylibyśmy skłonni partycypować tu, czy w jakimś udziale wkładu własnego, jeżeli to by się udało te pieniądze pozyskać, czy ewentualnie powiedzmy, no nie wiem, partycypować w kosztach, gdybyśmy mieli z powiatem się dokładać tam, powiedzmy, jakoś proporcjonalnie do tego zadania. Rzeczywiście do samego nawet Józefowa Nowego jest to jak najbardziej wskazane, prawda? Także jeszcze zupełnie może, bo pani skarbnik tutaj mówiła o tych drogach. Wiąże się to, że te kwoty zmienialiśmy, to też wiąże się trochę też z tym, że mieliśmy wczoraj otwarcie ofert przetargu na tę poprawę infrastruktury drogowej. Ta kwota tutaj obejmująca drogi właśnie w miejscowości Budziżewice od początku wsi do skrzyżowania i od miejscowości Nowy Rękawiec do Rękawca. W tym zadaniu jest i kawałek drogi w miejscowości Mierzno. Łączna kwota w tym przetargu jest 5 800 chyba 70 tam kilka tysięcy. Tych pieniędzy nam trochę brakowało do tego, co planowaliśmy i zwiększaliśmy tutaj tą kwotę dofinansowania. Poza tym zwróciłem się też do powiatu już po wczorajszej tutaj jakby kwotach, które się pojawiły w tym przetargu po to, żeby nas wsparli jeszcze wyższą dotację niż 800 tysięcy. Miejmy nadzieję, że też się tutaj jakoś pozytywnie uda to zakończyć i wtedy byśmy realizowali, no oczywiście, jeżeli też oferty będą dobre, byśmy realizowali to zadanie, myślę, że niebawem. Mieliśmy też otwarcie ofert na przebudowę budynku szkoły. No też powiedzmy tutaj jest dobra informacja, bo te oferty są poniżej tej naszej, no są oferty poniżej kwoty zamierzonej, także mamy tu jeszcze jakąś tam rezerwę. Myślę, że też no, powinno to niebawem się udać wyłonić wykonawcę i podpisać umowę, żeby można było tą kompleksową przebudowę polegającą na wymianie i okien powiedzmy w sali gimnastycznej i nie tylko, dociepleniu tego budynku, nowej elewacji, nowych schodach zewnętrznych, nowych ciągach komunikacyjnych w środku, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie instalacji elektrycznej, podkompleksowej przebudowie łazienek. Także to taka kompleksowa przebudowa, myślę, że ta szkoła po tej przebudowie będzie no, podobna do tej nowej szkoły, także będzie spełniała wszystkie te wymagania. No i w drogi kolejne duże pieniądze inwestujemy i te, które tutaj już mówiłem, powiatowe, ale i mamy jutro otwarcie ofert, no dlatego nam się trochę sytuacja skomplikowała, planowaliśmy, że dzisiaj będziemy mieć komisję jutro sesję, no ale różne tam czynniki spowodowały, że tak nie mogło się zdarzyć. Jutro będziemy mieć otwarcie ofert na tą drogę Nowy Rękawiec, Nowe Mierzno i opuściliśmy też przed taką ulicę Sodową w Budziżewicach, no zobaczymy, jak te kwoty się tam ułożą i będziemy musieli zwołać kolejną sesję, żeby ewentualnie tych pieniędzy gdzieś tam szukać i pewnie zwiększać, bo w tych kwotach, które w tej chwili w budżecie mamy, to nie jesteśmy w stanie pewnie tego zrealizować. No, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, przeczytam coś uchwały. Uchwała nr 39 łamane na 2023 Rady Gminy Budziżewice z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1, podpunkt 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1195202 zł zgodnie z tabelą nr 1 do mniejszej uchwały. Punkt 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 22 711 317 zł 30 groszy. Z tego podpunkt 1. Dochody bieżące 10 238 788 zł 30 groszy. Podpunkt 2. Dochody majątkowe 12 472 539 zł. Paragraf 1. Podpunkt 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 901 811 zł zgodnie z tabelą nr 2 do mniejszej uchwały. Punkt 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 705 476 zł i 30 groszy. Z tego podpunkt 1. Wydatki bieżące 9 948 612 zł i 62 grosze. Podpunkt 2. Wydatki majątkowe 16 756 863 zł i 68 groszy. Paragraf 3. Podpunkt 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 706 609 zł zgodnie z tabelą nr 3 do mniejszej uchwały. Punkt 2. Plan przychodów po zmianach wynosi 5 967 428 zł.
Paragraf 4, podpunkt 1. Zwiększa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1 837 947 zł. Punkt 2. Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach zawiera tabelę nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Planowany deficyt budżetu gminy Pociszewice wynosi 3 994 159 zł. Zostanie pokryty. Podpunkt 1. Pożyczką w wysokości 782 153 zł. Podpunkt 2. Nadwyżką zadłużenia biegu w wysokości 654 864 zł. 40 groszy. Podpunkt 3. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 557 141 zł. 60 groszy. Paragraf 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zgromadzonych zgodnie z tabelą nr 5 niniejszej uchwały. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się budżetowi gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Kto z pań i panów radnych za przyjęcie treści uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciwny? Widzę, kto się wstrzymał? Widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu trzeciego, czyli zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Pociszewice. Ze zmianami, które były dokonywane przez wójta zarządzeniami w budżecie gminy, jak również obecną uchwałą, którą przegłosowaliście, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych wielkość, które są zawarte w wieloletniej prognozie finansowej, m.in. wielkość dochodów ogółem, dochodów bieżących, majątkowych, wydatki ogółem, wydatki bieżące, majątkowe dla przychodów, rozwoju, muszą być zgodne i muszą wynikać zgodnie z to, co wynika z uchwały budżetowej. Dlatego też no, są tutaj wprowadzone te zmiany, które były wprowadzane zarządzeniami wójta, jak również obecną uchwałą. I tak w opisie tam macie Państwo szczegółowo opisane, jakie te zmiany dotyczyły, bo ostatnia zmiana w statucie była 10 lutego, jak była sesja rady, czyli od tej pory do chwili obecnej. Czyli tu tam dochody ogółem od tej pory zostały zwiększone 1 445 572 zł i 62 grosze. Z tego dochody bieżące zwiększono 297 784 62 grosze. Z tytułu dotacji na cele bieżące to kwota 100 259 062 zł. Pozostałe dochody to kwota 213 975 zł. Oczywiście zmniejszono dochody z tytułu subwencji o 16 450 zł. Natomiast dochody majątkowe zwiększono 1 147 788 zł. Są to dochody z tytułu tej dotacji z powiatu, jak również od tej dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jeśli chodzi o wydatki, to tutaj również wydatki ogółem zwiększono o 2 152 181 62 zł, z czym wydatki bieżące zwiększono o 314 234 62 zł. Natomiast wydatki majątkowe 1 837 947 zł. Również zwiększono plan przychodów, to co dzisiejszym na sesji było mowa o kwotę 706 609 zł. Ponadto w załączniku o wykazie przedsięwzięć, ponieważ tam zostały na przedsięwzięcie poprawy infrastruktury drogowej w gminie Pociszewice były zwiększane środki, czyli tutaj ogółem zwiększono limit zobowiązań na to zadanie o 1 036 992 zł w roku 2023. Ogólnie o taką kwotę, przy czym w roku 2023 to jest to kwota 887 659 zł i w roku 2024, ponieważ to zadanie poprawa infrastruktury będzie realizowane jeszcze w roku 2023-2024 o kwotę 149 333 zł oraz dla przedsięwzięcia rozbudowa budynku Urzędu Gminy. Tutaj zwiększaliśmy w budżecie 40 000, czyli również w tym tutaj w wykazie przedsięwzięć został limit do rozwiązań zwiększony do 40 000 zł. Jeżeli są jakieś pytania. No jest to dostosowanie tych wielkości, które wynikają
zmian w budżecie. Ja bym jeszcze tylko zwrócił uwagę, jak jeszcze Państwo zapytali się do budżetu, jak skromnie wyglądają nasze wydatki bieżące przy wydatkach majątkowych. 9 948 tysięcy wydatki bieżące, a 16 milionów na ten moment, 756 tysięcy wydatki majątkowe. Czyli 1/3 tylko na wydatki bieżące, to można powiedzieć, że rzeczywiście bardzo, bardzo mało. Dziękuję. Jeśli nie ma pytań, przeczytam treść uchwały. Uchwała nr 39/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budziszewice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Budziszewice uchwala, co następuje. W uchwale nr 37/213/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budziszewice wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Budziszewice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć WPR na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pani i Panów Radnych za przyjęciem treści uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu czwartego, czyli rozstrzygnięcia o wyłonieniu w budżecie Gminy Budziszewice na rok 2024 środków stanowiące Fundusz Sołecki. Co roku do 31 marca muszę powiedzieć, decyduje, czy wyraża zgodę, czy nie wyraża zgodę na powrzemienie. Zgodnie no, u nas przyjętym tokiem nigdy byśmy nie wyodrębniali tego środka, ponieważ w naszym przypadku jest to rozdrobnienie tych środków. Natomiast te wszystkie zgłoszenia, które są czy zgłaszane przez sołtysów, czy z Rady Sołeckiej, w miarę możliwości są one realizowane w ramach tutaj budżetu gminy. I dlatego też no, uchwała jest taka, że jeżeli są to też wpisane wnioski o te granty do Urzędu Marszałkowskiego i są realizowane zadania, uchwała tutaj, to jest uchwała na rok już 2024 o niewyrażeniu zgody na tworzenie. Ponieważ no, koszty, które są z tym związane, praktycznie by przewyższały. Ja myślę, że powiem, że to nie tylko tutaj kwestie finansowe decydowały, ale również to, że no jakby we współpracy tutaj z Państwem sołtysami no, doszliśmy do takiego wniosku, że rzeczywiście lepiej realizować zadania przez gminę. Po prostu po pierwsze jest i może troszeczkę łatwiej, a druga rzecz, no jakby też mamy większe możliwości czy pisania wniosków, czy absorpcji jakichś środków. Wszędzie tam, gdzie sołectwa występowały o te granty różnego rodzaju, jeżeli były potrzebne pieniądze na wkład własny dla danego sołectwa, czy na uzupełnienie projektu, to gmina to nigdy nie odmawiała i staraliśmy się każdy jakiś projekt wesprzeć i w dalszym ciągu deklaruję, że takie projekty będziemy wspierać, jeśli będą jakieś tam powiedzmy tego typu potrzeby. No, rzeczywiście, no może Państwo są się też jakbyście chcieli wypowiedzieć swoje zdanie, to też no, wiem, że do tej pory to było to wspólnie tak ustalone, że ma być tak, jak jest i to jest nasza wspólna. I tak mamy dalej, to szkoda pieniędzy. No. To będzie... No w większości takich małych gmin to albo odchodzą od Funduszu Sołeckiego, albo w ogóle go nie odrębniają. Większe może trochę przy dużych sołectwach i powiedzmy tam, gdzie może jakaś jeszcze jest, nie wiem, taka niezdrowa sytuacja. Czasami ja no, nie chcę się zresztą dokładnie na ten temat wypowiadać, to może czasami się zdarzy, także tam gdzieś powiedzmy pojawiają się różnego rodzaju zakusy. Dobrze, jeśli nie ma żadnych pytań, to przeczytam tę uchwałę. Uchwała nr 39 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu budżetu Gminy Budziszewice na rok 2024 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Rada Gminy Budziszewice nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budziszewice na 2024 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Budziszewice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ułożeń w Urzędzie Gminy. Kto z pań i panów radnych za przyjęcie treści uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto się wstrzymał? Nie, dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie, dziękuję panu. Co przechodzimy do kolejnego? Może dojść do w takim razie będzie 15 minut przerwy.